Bartosz Giza, witam się z Państwem bardzo serdecznie w trzeciej rundzie Pucharu Polski Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś Lewart Lubartów zmierzy się z zespołem LKS Kamionka, a oto składy. Lewart Lubartów 23, Bartłomiej Tutaj 3, Hubert Giletycz 8, Adrian Pikul z 10, Mateusz Bednarczyk 11, Kamil Zieliński 15, Tomasz Urban z 16, Jakub Niemęgłowski 17, Sebastian Rejmak 18, Bartosz Duda 21, Wojciech Majewski z 25, Bartłomiej Koneczny. Na rezerwie Lewartu są z 1, Damian Podleśny 2, Bartosz Lipski 4, Aleksander Pęksa z 6, Dawid Iskierka 7, Łukasz Najda 13, Mateusz Ciechański i 19, Aleks Awtyka. Trenerem jest Grzegorz Białek. W zespole z Kamionki są 1, Jarosław Boguta 10, Jacek Cybul z 13, Mateusz Kotliński 14, Kamil Prażmo 15, Paweł Flisiak z 16, Szymon Kępka 17, Patryk Wierzchoń 18, Sławomir Chudzik 19, Grzegorz Furtak z 20, Przemysław Powałka 21, Kamil Szysiak. Na rezerwie LKS Kamionka są 77, Dawid Bigoraj z 6, Marcin Kamiński 8, Krzysztof Olek 11, Maciej Sowa z 26, Adam Nadulski i numer 86, Ernest Wawerski. Trenerem jest Grzegorz Misiak. Przed nami pierwsza akcja spotkania, czyli Lewart na prawej stronie i strzał na bramkę prosto w ręce bramkarza z Kamionki. Natychmiastowo przechodzimy do tożsamej akcji, tym razem dośrodkowanie, próba dobicia, jednak nieudana, piłka przelatuje pod nogami zawodników. Natychmiastowo przenosimy się na drugą stronę boiska, obserwujemy dośrodkowanie, jednak zbyt wysoko. Piłkę przejmuje Bartosz Duda, który w 15 minucie pakuje ją prosto w siatkę drużyny z Kamionki. Wynik to teraz 1-0. LKS Kamionka rozpoczyna akcję na połowie Lewartu, widzimy dalekie dośrodkowanie i próbę dobicia z pierwszej piłki, jednak nieudaną, piłka przelatuje nad poprzeczką Lewartu. Ponownie obserwujemy akcję Lewartu na prawej stronie boiska, w zamieszaniu wprost spod rąk bramkarza piłkę do bramki wrzuca Bartłomiej Koneczny w 31 minucie spotkania, ustanawiając wynik 2-0. Ponownie już biało-niebiescy są przy piłce. Fatalny błąd bramkarza gości, który za daleko wychodzi, z czego korzysta Bartłomiej Koneczny, zaledwie 5 minut później zdobywając swoją kolejną bramkę w tym spotkaniu i ustanawiając wynik 3-0 dla Lewartu. Lewart cały czas dominuje w tym spotkaniu, obserwujemy fantastyczne przyjęcie piłki przez biało-niebieskiego i próbę oddania strzału na bramkę, jednak bramkarz odbija piłkę. Mamy już drugą połowę i rozpoczynają akcja biało-niebieskich w polu bramkowym gości. Widzimy zamieszanie w polu karnym, z którego jednak nie wynikła żadna bramka, a obrońca gości pozostał czujny. Biało-niebiescy rozgrywają akcję na lewej stronie, widzimy dalekie dośrodkowanie w pole karne. Łukasz Najda dostawia nogę i w 74 minucie spotkania zdobywa czwartą bramkę dla swojej drużyny. Lewart wygrywa 4-0. Jesteśmy właśnie świadkami faulu na zdobywcy ostatniej bramki Łukaszu Najdzie. Faul odbył się w polu karnym, co oznacza rzut karny dla drużyny biało-niebieskich. A oto wspomniany rzut karny wykonuje go Jakub Niewęgłowski i oddaje bardzo mocny strzał prosto w okienko bramki w 77 minucie, zdobywając piątą bramkę dla swojej drużyny. Bartłomiej Koneczny na prawej stronie boiska zagrywa do środka, a zagranie przyjmuje Dawid Iskierka, strzelając do bramki i zdobywając szóstą bramkę w tym spotkaniu w 82 minucie. Wynik spotkania to 6-0 dla Lewartu. Przed nami Aleks Awtyka, który wykonywać będzie rzut rożny dla Lewartu. Widzimy dośrodkowanie wprost w pole karne i dobicie głową Łukasza Najdy w 85 minucie, który zdobywa siódmą bramkę dla swojej drużyny. Spotkanie kończy się wynikiem 7-0 dla Lewartu Lubartów. Tym samym biało-niebiescy awansują do kolejnej rundy Pucharu Polski Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Mecz komentował dla Państwa Bartosz Giza.